Stacja szósta, Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Tego nie zrobił nikt inny, tylko ona. Konkretny uczynek miłosierdzia wobec konkretnego człowieka. Jak łatwo można się rozpłynąć w teorii, w ogólnikach. Kocham wszystkich, kocham cały świat, kocham ludzi, mam mnóstwo przyjaciół. A od czasu do czasu warto na kartce papieru napisać imiona i nazwiska ludzi, których kocham. A potem skreślić męża, żonę, dzieci, bo poganie też kochają męża, żonę i dzieci. I zobaczyć, kto na tej kartce został. Kogo ja kocham bezinteresownie. Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego. Charles Guy powiedział kiedyś: są tacy, którzy, ponieważ nie kochają nikogo, myślą, że kochają Boga. Do krzyża zwracam wszystkie me życzenia, na krzyż przybijam błędnych myśli roję, bo z krzyża płyną promienie zbawienia. Weronika ryzykowała dużo. Ryzykowała to, że ją żołnierz uderzy. Ryzykowała to, że ją odtrąci, a nawet, że ją aresztują jako tę, która współpracowała z Jezusem. Ale Weronika ryzykowała jeszcze coś. Że będą się z niej śmiali. Weroniko, coś ty taka pobożna. Weroniko, zakochałaś się w tym Jezusie? Weroniko, co cię tak ruszyło? Jak my się tego boimy, żeby nas ktoś nie wyśmiał, że odmawiasz różaniec, że żyjesz w czystości, że chcesz być wiernym Chrystusowi. Weronika jest patronką wszystkich tych, którzy chcą być tak wierni Chrystusowi, że nawet godzą się na krzyż śmiechu. Niewoli świata pokruszyć kajdany, bym mógł na krzyżu krzyża chwałę głosić.